Akademicki Radio Campus. Dzisiejszym tematem będzie znajdź się w BUF. Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego? Jest z nami Jakub Gniadzik, bibliotekarz z BUF-u. Cześć. Cześć, cześć. No i właśnie, powiedz na sam początek, może jest ktoś nowy w Warszawie, nowy rok, nowi studenci w Warszawie. Czym w ogóle jest BUF, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie? Gdzie ona jest i w jakich godzinach pracuje? Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie jest, jak sama nazwa wskazuje, biblioteką akademicką w pierwszej kolejności. Co prawda spełniamy też funkcję biblioteki publicznej, natomiast w pierwszej kolejności właśnie mamy profil taki akademicki. Przychodzą do nas studenci głównie naszego uniwersytetu, ale również studenci innych uczelni, nie tylko warszawskich, zresztą również, nie wiem, no, innych miast albo nawet zagranicy. I budynek znajduje się na ulicy Dobrej na Powiślu, czyli tutaj zaraz nie podal Wydziału Dziennikarstwa, na którym się w tym momencie znajdujemy. Ten budynek stoi na Powiślu od 99 roku i jest pewnym symbolem, myślę, Warszawy. Ludzie, jeżeli przyjeżdżają do Warszawy, to naszą bibliotekę, nasze ogrody bibliotece odwiedzają bardzo chętnie. No i zapraszamy. No właśnie, mówisz, że przyjeżdżają nie tylko studenci Uniwersytetu Warszawskiego, czyli biblioteka jest otwarta dla wszystkich chętnych. Tak. Zapraszamy wszystkich. Każdy się może u nas zarejestrować i jak się zarejestruje, to będzie mógł do nas wejść. To jest darmowe? Założenie karty dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, dla pracowników, to jest oczywiście darmowe. Natomiast dla osób spoza uniwersytetu, tak co do zasady, w ogólności, to 20 zł płaci się, płatność tylko kartą, nie przyjmujemy gotówki. I można się w stanowisku zapisów właśnie do nas zarejestrować. Dobra, ale czy te inne osoby też muszą być studentami, ale innych uczelni, chociażby pokazać legitymację studencką, czy nie studenci też mogą korzystać z tej biblioteki? Każdy może, zapraszamy wszystkich i każdy może się do nas faktycznie zapisać. Takie konto będzie ważne rok. Co prawda jest pewna różnica w użytkowaniu, bo studenci uniwersytetu, pracownicy mogą tam książki wypożyczać, a osoby spoza uniwersytetu raczej co do zasady w ogólności nie mogą tych książek wypożyczać, mogą tylko na miejscu korzystać z naszych zbiorów. Co różni tą bibliotekę, że ona jest biblioteką uniwersytecką, akademicką, od tych ogólnych? Tam nie znajdziemy, nie wiem, powieści, tylko same książki naukowe? Dokładnie tak jak mówisz, jest różnica przede wszystkim w profilu zbiorów. W naszej bibliotece znajdziecie beletrystykę, natomiast nie jest jej jakoś bardzo dużo. My bardziej mamy księgozbiór naukowy, mamy źródła, mamy opracowania. Właściwie dziedzin tematyka jest bardzo wszechstronna. Natomiast jeśli ktoś sobie szuka czegoś, żeby tak sobie poczytać, to może lepiej niech pójdzie do biblioteki publicznej, a tutaj niech szuka bardziej czegoś, co konkretnie będzie mu do czegoś potrzebne, tak bardziej może praktycznie. No ale z drugiej strony oczywiście nie chcę tutaj nikogo straszyć. No, ale myślę, zapraszamy wszystkich, jakby, jeżeli ktoś ma jakieś szerokie zainteresowania, to zawsze może do nas przyjść. Dobra, to przejdźmy do tej bardziej praktycznej strony. Wchodzę do budynku Biblioteki Uniwersyteckiej i co dalej? Zapisuję się. Wchodzę do stanowiska zapisów, przygotowuję dokument tożsamości. Z tym dokumentem tożsamości mogę się właśnie zapisać, zapłacić te 20 zł. A jeżeli jestem studentem, to jeżeli jestem studentem UW, to nawet nie muszę przychodzić do stanowiska zapisów, mogę się online zapisać do biblioteki. Po prostu aktywować swoją legitymację studencką jako naszą kartę biblioteczną. Dobra, jestem zapisany, wchodzę do biblioteki i jak się w tak wielkich zbiorach odnaleźć? W pierwszej kolejności należy uświadomić sobie, że biblioteka działa w tak zwanym wolnym dostępie, czyli wszystkie książki, które będziemy widzieć, kiedy wejdziemy sobie już do holu głównego biblioteki, to są książki, które będziemy mogli sobie po prostu z nich korzystać. Możemy sobie je ściągać z półki, czytać i odkładać je na
na wózeczki i jakby nie trzeba ich zamawiać, nie trzeba nikogo pytać o pozwolenie, czy można je ściągnąć z tej półki, więc tak. A żeby wiedzieć, gdzie pójść, no to trzeba sobie zajrzeć najlepiej do naszego katalogu online i sprawdzić, gdzie dana książka, której poszukujemy, się znajduje. A czy macie zbiory online w PDF-ach? Można sobie też szukać? Mamy zasoby online. Co prawda to jest tak, że z reguły są to raczej artykuły naukowe, z reguły są to właśnie jakieś zdigitalizowane czasopisma naukowe. Nie bardzo dużo mamy takich książek dostępnych po prostu online. Mamy bazy różnego rodzaju, różni są dostawcy. My w BUF gromadzimy u siebie bazy, które są wykupowane przez różne wydziały na uniwersytecie i różne instytucje na uniwersytecie, więc to nie jest tylko tak, że tylko BUF sobie załatwia ten dostęp do tych rzeczy, tylko my to wszystko u siebie gromadzimy. Natomiast trudno im powiedzieć jakby jakąś taką zasadę, jak to działa. W sensie takim, że czasem są rzeczy w PDF-ie do pobrania, czasem są rzeczy, które są dostępne tylko online, takie do przeglądania, prawda, pełnoekranowo, bez możliwości pobrania ich. Także no to za każdym razem trzeba sprawdzać, ale nie mogę powiedzieć, żeby faktycznie te nasze zbiory online były jakieś, powiedzmy, taką realną alternatywą. Tak? Generalnie głównie polegamy na tych książkach, które są w wersji papierowej, analogowej, różnego rodzaju zbiorach, które mamy, a też zasoby online są pewnym, myślę, dodatkiem. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o literaturę w języku angielskim, to będzie jej bardzo dużo w wersji online. Okej, czyli bardziej po angielskich można szukać online. To w takim razie wróćmy jeszcze na dobrą i jesteśmy w BUF-ie. W jaki sposób tam ułożone są książki? Książki są ułożone według tak zwanej klasyfikacji Biblioteki Kongresu. Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie to jest największa biblioteka na świecie. I tam te działy są, znaczy książki ułożone są tematycznie. Mamy taką, każda książka ma taki kod, to się zaczyna od literek, kończy się na cyferkach i w zależności od tego, jaka literka, to będzie różny temat. Tutaj mamy, nie wiem, B, czyli filozofia, mamy, nie wiem, K, czyli prawo, albo mamy D, czyli historia. I po tych literkach to jest ułożone u nas w bibliotece również. Dobra, i można wypożyczać sobie książki? Można wypożyczyć sobie książki. Książki są tak oznakowane, jeżeli jest niebieska naklejka, to można wypożyczać, jeżeli jest czerwona naklejka, to nie można wypożyczać. Natomiast można z niej korzystać zawsze wtedy na miejscu. Przy czym, żeby móc wypożyczyć, trzeba mieć uprawnienia do wypożyczania, czyli być właśnie studentem naszego uniwersytetu lub być w takim programie Bibliowawa. Nie będę teraz o tym mówił, ale czyli to jest ta jedna z funkcji, która bardziej pod studentów jednak Uniwersytetu Warszawskiego jest. Okej, ale od czego zależy to, która jest niebieska, która jest czerwona? W sumie to jest tak, że są książki, które mają na przykład pojedyncze egzemplarze, w całej bibliotece mamy tylko jedną taką książkę, no i wtedy raczej nie możemy jej wypożyczyć, tak? Okay, złoty gral. Dokładnie, tak. Tam Biały Kruk i inne takie, tak? Więc faktycznie to są takie przypadki. Są też takie książki, które są o dużej wartości, wtedy nie możemy ich wypożyczyć. Są książki, na przykład słowniki, takie tomiszcza wielkie, których my nie wypożyczamy na zewnątrz, bo po prostu jest duże ryzyko, że ta książka gdzieś tam w transporcie, gdzieś tam się zniszczy na przykład. No ale może być też tak, że mamy kilka egzemplarzy tej samej książki i wtedy jeden jest na czerwono, nie można, a pozostałe są już do wypożyczenia, więc myślę, że się nie ma co martwić. Dobra, kontynuując nasz przewodnik, jeszcze żeby to było konkretnie, ile książek i na jak długo można wypożyczyć? Studenci mogą wypożyczyć do 10 książek na 30 dni, na miesiąc. Natomiast jeżeli by mieli problem, chcieliby jeszcze coś doczytać, to można sobie ewentualnie prolongować, czyli przedłużyć ważność, okres trwania wypożyczenia i to się robi najlepiej właśnie przez internet. Przez internet, dobra. Kończąc już trochę, zachęcając jeszcze, żeby przyjść na dobrą, oprócz tego, że można wczytać się w te wielkie zasoby, to też jest wyjątkowa architektura do zobaczenia, nie? Ten BUF. Tak. To profesor Budzyński zaprojektował nasz budynek na Powiślu. Ten budynek faktycznie jest pewną perełką. Jest pewien określony styl tego budynku, no bo to jest takie połączenie betonu, szkła, jest ten ogród na dachu.
i ten ogród to w ogóle jest jeszcze dodatkowo taki szał, taka nasza wisienka na torcie dosłownie, więc tak. Przy czym powiedzmy, jeżeli my na przykład pracujemy w samej bibliotece, to ten sam budynek biblioteki jest jakby elementem od nas w jakiś sposób odrębnym, czyli na przykład do ogrodu nie trzeba, żeby wejść, nie trzeba w ogóle przychodzić do biblioteki, nie trzeba się zapisywać, nie trzeba na przykład płacić, do ogrodu można sobie po prostu wejść za darmo, tak, na przykład. Okej, to nie dość, że przydatne, to jeszcze można zobaczyć wyjątkowe miejsce w Warszawie. Jakub Gniadzik z BWW był dzisiaj z nami. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję również. Radio Campus. Same sztosy.